Poniedziałek, 26 listopada 1990 roku, Lipsk, Niemcy. Poniedziałek ten prawdopodobnie był dniem jak każdy inny w tym dużym wschodnio-niemieckim mieście. Klaus, siedząc w pracy, myślał nad niepewną przyszłością, bo przecież dopiero co Niemcy zjednoczyły się i teraz wszystko miało wyglądać inaczej. Wiał słynny wiatr zmian. Helga, wracając z pracy, szukała mięsa, bo wiedziała, że jej mąż wróci z tyrany z dniówki w fabryce, pełen stresów, bo fabryka była na skraju upadku i nie było pewne, jak długo jeszcze będzie miał pracę. Dlatego Helga starała się przynajmniej obiad zapewnić mu godziwy. Mały Heinrich w szkole wynudził się jak mops. Nic ciekawego nie mogło do niego trafić, bo zapatrzony był w swoją koleżankę, Heidi. Ale Heidi tego dnia dostała pierwszego całusa i nie był to całus od Heinricha. Czy więc był to tak naprawdę normalny poniedziałek w historii Lipska? Czy ten poniedziałek w jakikolwiek sposób mógł zapisać się w historii tego dużego niemieckiego miasta? Sprawdźmy. Zapraszam. Zapewne był to jeden ze zwyklejszych poniedziałków, choć nie do końca, o tyle, że dopiero co Lipsk wkroczył w świat zachodu. Niemcy połączyły się dwa miesiące wcześniej w zasadzie i tak naprawdę, choć wciąż było to jeszcze miasto wschodnio-niemieckie, to już było to po prostu miasto niemieckie. Ale przede wszystkim nie był to zwykły poniedziałek w historii Lipska i pewnie wielu jego mieszkańców do tej pory nie zdaje sobie z tego sprawy, że wtedy w Lipsku działa się wielka historia. Wielka historia, bo wieczorem na scenę jednego z klubów w mieście wyszło czterech Norwegów na czele z facetem, który wyglądał, jakby go wyciągnęli z trumny. Czterech Norwegów, którzy nazywali się Mayhem i zagrali tam jeden z najsłynniejszych w historii black metalu koncertów zachowanych do dzisiaj, czyli słynny już Live in Leipzig. Live in Leipzig, oczywiście z Deadem na okładce, bo trudno by było inaczej. Teraz te okładki w cyfrowej wersji tutaj polecą, bo ten pierwszy winyl był w trzech wersjach okładkowych. Właśnie była ta. Była właśnie też ta ze świecznikiem. No i ta ze świecznikiem jeszcze jednej innej wersji. Tak. Live in Leipzig. 26 listopada, poniedziałek, Lipsk, Niemcy. Czy ktoś przy zdrowych zmysłach chciałby pod koniec listopada jechać na koncert do miasta, które jeszcze przed chwilą było w granicach NRD? No chyba nie do końca, aczkolwiek z drugiej strony musimy pamiętać, że lider Mayhem, czyli Euronymous, miał niestety poglądy mocno lewicowe, wręcz komunistyczne. A był po prostu komunistą i utrzymywał kontakty z różnymi ludźmi, utrzymywał też kontakty z ludźmi ze wschodnich Niemiec, czyli z NRD. No i zostali zaproszeni na koncerty. Wtedy Lipsk no, nie wyglądał pięknie, wiecie. Jeśli ktoś pamięta PRL, no to
PRL-u było szaro, buro i ponuro, brzydko, odrapanie, brudno i biednie. W Lipsku było tak też, gdyż NRD było krajem, w którym żyło się jeszcze gorzej niż u nas. Było jeszcze większy terror, jeszcze większy strach, jeszcze większa inwigilacja, jeszcze większa infiltracja, jeszcze było, po prostu było gorzej pod każdym względem niż u nas. Taka jest prawda. W Lipsku też nie było wcale wspaniale. Na ulicach dominowały trabanty i wartburgi, rozsypujące się tramwaje i tak dalej, ale proszę, żeby nie było, że jestem gołosłowny, teraz przez chwilę sobie możecie popatrzeć na zdjęcia Lipska. Jakiś to był piękny ośrodek miejski wtedy. No i do tego Lipska zawitał Mayhem na koncerty, znaczy w zasadzie do Niemiec zawitał na koncerty. Trasa była oczywiście totalną amatorszczyzną i nie miało to wiele wspólnego z jakimkolwiek profesjonalnym jeżdżeniem po Europie i koncertowaniem. Zespół spał w jakichś pustostanach, skłotach, jadał w najpodlejszych, najtańszych knajpkach. Jeśli w ogóle jadał, podróżował pociągami. No. Tych koncertów tam zagrał dwa bodajże, czy trzy, bo był jeszcze też niedawno tak opublikowany Live in Zeitz, tak? No, ale właśnie też to jest kolejne takie spostrzeżenie, że przecież gdyby nie... Akurat został opublikowany Live in Leipzig w 93, ta płyta wyszła. To też trzeba o tym wspomnieć, że premiera tego albumu była w 93, ale równie dobrze mógłby to na przykład być Live in Zeitz i wtedy byśmy mówili, że to Zeitz był taki kult, a nie jest takim kultowym koncertem, a nie Leipzig. No ale jest Leipzig. Tak więc wieczór 26 listopada zmienił wiele, może nie w życiu Lipska, może nie w życiu Klausa, Heidi czy Heinricha, ale w życiu black metalu, w historii black metalu. Też może nie to, że zmienił, ale na pewno dużo do niej dołożył. Jest do tej pory materiałem totalnie kultowym, wspaniałym, kochanym, uwielbianym, brudnym, totalnie podziemnym i dlatego właśnie tak bardzo też autentycznym. No i właśnie tutaj przechodzimy do tego, co tam tak naprawdę słychać, moi drodzy, gdyż każdy koncert to nie tylko zapis występu zespołu, ale też tego, jak ten zespół został przyjęty, jak ten zespół radził sobie z publiką, jak ta publika sobie radziła z muzyką zespołu. I teraz oczywiście można przeczytać wiele różnych relacji dotyczących każdego koncertu, tego też. Ale to po latach można napisać różne rzeczy, papier wiele przyjmie. Natomiast jedynym obiektywnym źródłem, które nam przedstawia przebieg tego koncertu, jest właśnie sam materiał Live in Leipzig, czyli zapis audio. Pewnie zapis wideo byłby już w ogóle najlepszy, no ale zapis audio w tej chwili, znaczy akurat w tym przypadku wystarcza według mnie, bo mówi nam krótko, że ten koncert to wcale nie był jakiś wielki szał pod sceną, bo nie był. Słychać często Deada, który gdzieś tam próbuje ożywić tą publiczność. Publiczność słychać rzadko, a jak słychać, no to są to jakieś pojedyncze głosy i nie do końca jest to, wiecie, niesamowicie jaki tam wielki aplauz i tak dalej, że wszyscy szał pod sceną, juhu, laski rzucają stanikami, no i no. To jest, no nie jest to, a pomimo tego jest to kult totalny i oczywiście nie ma się co dziwić, bo o tym kulcie przede wszystkim decyduje legenda tego koncertu, okoliczności, przepraszam, w jakich się w ogóle odbył, no oraz oczywiście samo wykonanie, tak, no bo tutaj jest Dead, no to jest chyba podstawowy element tej legendy, że tutaj jest Dead, jest to w ogóle jedyne oficjalne nagranie Mayhem w tym klasycznym składzie, tak? Czyli Hellhammer, Necrobutcher, Hieronymus i Dead. No i ten koncert na pewno na ten swój kult i na tą swoją legendę zasługuje, bo jest wspaniały, bo to tak naprawdę jest esencjonalne wykonanie black metalu. To jest wzorzec, jak black metal powinien zostać zagrany na koncercie, bo ja na przykład odrzucam i nienawidzę gdzieś tam tych wszystkich black metalowych występów na festiwalach, na wielkich scenach za dnia i w ogóle, no to jest według mnie żenujące. To w ogóle nie pasuje do tego. To tak jakby, wiecie, no na sektorze ultrasów nagle pojawiła się orkiestra grająca libretto z jakiejś opery. No to tak właśnie pasuje do siebie, no. Black metal na wielkich festiwalach. To w ogóle jest kpina jakaś i tak tego nie powinno tam być, bo to niszczy cały odbiór, no. A tutaj właśnie ten odbiór na pewno mógł być doskonały. On
pewnie dla niektórych był, natomiast dla większości słychać, że aż tak wspaniale to wcale nie jest, ale warunki do tego odbioru były wspaniałe, czyli jakiś mały klub, wiecie, mrok totalny, ciemno, chłodno i tak dalej. No czyli wszystko się zgadza, tak właśnie powinien być grany black metal i tak tutaj został zagrany pomimo kilku pomyłek, ale też pomimo kilku wspaniałych momentów, jak solówka zagrana przez Hieronymusa. No ale pomyłki są naturalne, gramy na żywo, nie ma problemu. Brzmienie jest oczywiście brudne, totalnie brudne, wspaniałe, tak naturalne, pełne po prostu atmosfery tego spontanicznego misterium, które tam się wytworzyło, tej takiej spontanicznej teatralności w jakimś stopniu, bo to trochę taki koncert teatralny, bym powiedział, i w swoim brzmieniu oczywiście, w tym, jak to, co słyszymy, nie to, co widzimy, choć pewnie to, co widzimy, też takie było. Ja parę lat temu byłem w Progresji, kiedy Mayhem zagrał cały DMDS od początku do końca i zagrał tylko to, bez żadnej interakcji z publiką, bez niczego, po prostu zagrali, zeszli. I było to świetne doznanie i to był typowy taki teatr muzyczny, bym powiedział. Natomiast no tutaj też on jest, tylko że jest taki bardziej troszkę interakcyjny, bardziej spontaniczny, bez tak jasno nakreślonego scenariusza, poza tym, jakie będziemy grali utwory. I to wszystko słychać, ale słychać też, że przyjęcie jest raczej, bym powiedział, chłodne, nie tylko jeśli idzie o temperaturę na zewnątrz, a może i w środku, tylko chłodne ze strony ludzi, którzy tam byli. No ale nie dziwmy się, że nie ma tam jakiejś szalenie ekstatycznej reakcji pomiędzy tymi utworami. Słychać jakieś pojedyncze głosy i to wszystko bez szału. No tak jak już mówiłem, Dead często tam gdzieś musi tą publikę próbować ożywić, co jest w ogóle. No, Dead ożywia publikę, nie? Dobra, no taki fajny żarcik. No. I, ale nie ma się to dziwić i ja też się nie dziwię, bo powiedzmy sobie szczerze, no, 90. rok, Lipsk, wschodnie Niemcy, nadal jeszcze wschodnie Niemcy, no nie oszukujmy się, no może i zjednoczone, ale co z tego. Miasto, które do niedawna jeszcze było za żelazną kurtyną, miasto, gdzie niewiele docierało, oczywiście coś tam docierało, ale bez przesady. Miasto, które nie było nauczone takich rzeczy, miasto, które nagle zobaczyło na scenie czterech Norwegów z jakimiś pobrudzonymi twarzami, w ogóle wyglądających jak kloszardzi przy tej całej trasie, no to oni nie mogli wyglądać najlepiej, a Dead to już w ogóle, bo on celowo nie wyglądał najlepiej. Więc mogli być w lekkim szoku, co tu się wyprawia w ogóle. No muzyka Mayhem wtedy też oczywiście, jak zagrali numery z Deathcrasha, tam Deathcrash jest na starcie, no to można po prostu w pewnym momencie zrozumieć tych Niemców, nie? Że był to jakiś szok dla nich. No, więc mieli do tego prawo, do takiej, a nie innej reakcji. No i w zasadzie myślę, że też fajnie, bo to pokazuje, po prostu jest zapisem tego, jak to wszystko było naprawdę. Tu nikt nie próbuje wymyślać, udawać czegokolwiek. Nikt nie wyszukuje momentów, w których publika reaguje i to będziemy nagrywali. Nie, to wszystko jest naturalne, to wszystko jest tak, jak być powinno. No, nikt tej Kleopatry, wiecie, na siłę nie przyciemnia, że tak powiem. Tylko jest szczerze pokazane, jak to się wszystko odbyło. I o to według mnie chodzi też w zapisie na żywo, bo jeśli potem często mamy te koncertówki, które gdzieś tam potem jest nawet napisane, że w studiu nad nimi były robione różne rzeczy, no to jaki to ma sens? Co to w ogóle jest? To jest koncertówka, czy to jest tak naprawdę studyjny album nagrany na scenie? No, no idiotyzm, nie? Koncertówka to koncertówka. Niech będzie nagrana tak, jak wtedy było. Jest pewnym zapisem, jest pewnym dokumentem. To tak naprawdę jest po prostu płyta dokumentalna. Powiedzmy sobie szczerze, w tym przypadku przynajmniej. Czyli płyta, która akurat w tym dokładnie przypadku dokumentuje wydarzenia, które miały miejsce 26 listopada wieczorem w Lipsku w Niemczech. I dlatego jej wartość jest ogromna, poznawcza, bo można z niej wyciągnąć bardzo wiele wniosków, ale przede wszystkim, już kończąc chrzanienie o tych wszystkich poznawczych aspektach, przede wszystkim jest to wspaniały album z niesamowitą atmosferą, ze wspaniałym klimatem, z cudownie zagranym black metalem, tak jak powinien być on na żywo grany, no i z Deadem będącym w wybitnej formie, który tutaj po prostu wspaniale wykonuje numery nie tylko z DMDS, ale przede wszystkim je, bo to jest właśnie też piękna sprawa, że tutaj można sobie posłuchać Deada wykonującego numery z DMDS.
Ale też rzeczywiście numer jest DevCrash. Więc jakieś tam, wiecie, wartości w tym albumie jest masę różnych takich elementów, które decydują o tym, że on jednak jest legendarny, że on jest kultowy, ale że on przede wszystkim ma swoją ogromną wartość, bo do dzisiaj jest uwielbiany, jest kochany i nie ma się co dziwić, bo powinien być, bo jest to wspaniałe, wielkie dzieło black metalowe, jeśli chodzi o koncerty. No dla mnie najlepsze dzieło Mayhem w ogóle, bo dla mnie pod MDS ten zespół mógłby przestać istnieć, no ale i dlatego też pewnie ten koncert jest dla mnie najlepszym wydawnictwem Mayhem, jakie kiedykolwiek w ogóle miało miejsce. A poza tym, nie mamy pojęcia, jak potoczyła się historia Klausa. Czy odnalazł się w Zjednoczonych Niemczech? Nie wiemy, czy mąż Helgi utrzymał pracę, ani czy tamtego dnia Helga kupiła to mięso na obiad, żeby był zadowolony. Czy Heinrich związał się z małą Heidi, czy jednak Heidi wybrała tego, który skradł jej pierwszego buziaka, a może jeszcze kogoś innego, a Heinrich na przykład, ponieważ nie uważał w szkole i wolał patrzeć się na Heidi, wylądował pod mostem, został kloszardem. Albo zaćpał się na śmierć. Tego też nie wiemy, ale wiemy, że Mayhem żyje do dzisiaj i że legenda ich koncertu w Lipsku tamtego listopadowego, zimnego wieczora jest także żywa do dziś. Dziękuję. Do następnego.